Dzień dobry, jak zimno. Kawusia z rana, jak śmietana. Ale zimno jest. My na śniadanko idziemy, jest 8 rano. Kto zamknie drzwi? No nie, może zamknąć drzwi, dzięki. A Paula też vloguje, patrzcie. A ja mam takie klapki ślizgające się, więc trzeba uważać. Bo już się ciepło robi. Wcześniej było chłodno. A tu jest bananowiec. Nie ma bananów. I idziemy na śniadanie. Gdzie to śniadanie? Nie widzę, żeby było. Oj, coś się pani spóźnia za śniadanie. Nie, Paulinka? Co? Mówię, nie ma śniadania, coś się pani spóźnia za śniadaniem. O, tam jest nasz balkonik. O, ten. Kalimera sas. Emis kalasis. Ξεκινήσα την νωρίς νωρίς, εγώ σας είδα. Μιλάτε ελληνικά. Μιλάμε, μιλάμε. Συγχωρεθήκατε στο δωμάτιο, εντάξει. Μια χαρά, όλα σούπερ. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σε 3-5 λεπτά το πολύ είμαστε έτοιμοι, έτσι. Ωραία. Τέλεια. Σε 3 μινούτκι μπέντζε σνιαδάνκο. Ania, nas jest więcej, to my tutaj do poczwórnego stolika. A tam jest morze. O, tam, widzicie? Tam jest morze. Pokażę wam w ogóle hotel z oddali. Z ulicy. O, hotel się nazywa Ksenia Apartament. Tu jest miejsce do jedzenia. Śniadania podają tutaj. Są leżaki, basenik. I pokoje są takie, że się po prostu do każdego pokoju jest osobne wejście. I to jest fajne, nie? Nie, Paula? A, ona zdjęcia tak, robi. Zdjęcia sobie. Sorry. Ładnie jest tutaj. Mi się podoba ten hotel. Apartament. Apartament, apartamenty. Apartamenty, no. To nie? Wiesz, które? A ile żeśmy zapłacili za cały tydzień na 4 osoby? 400 euro, nie? 444. 444 euro za 4 osoby na... Do soboty. Od poniedziałku do soboty. Tak więc spoko cena, nie? Na tyle nocy i ze śniadaniem jeszcze. I z basenem. I z basenem, no. Dobra, ja się teraz wyłączam. Porobię trochę zdjęć. Trzeba zjeść śniadanie, naładować baterię i walimy. I walimy na rejs dzisiaj. Smacznego. Ja na słodko śniadanie. Kostek i na słodko, i jajecznica, i owoce. Na bogato. Smacznego. Śniadanie przy basenie. Tak, ale twoje śniadanie trochę takie marne, tak jak moje. Bo ja mam na słodko. Co, dobre danie? A sok jest z kartonu. Nie jest świeży. Serio? Tak mi się wydaje. Ja ciężko mi powiedzieć, bo ja mam umyte zęby. Nie, nie też. Ktoś wziął klucz w ogóle z pokoju? Daniel. Przez całe wakacje będę niepomalowana. Będziecie mnie tak oglądać. Do kamery teraz mówisz, czy do nas? Do kamery. Okej. Okay. No to ja też planuję chyba się nie malować. No chyba, że będziemy mieli wyjście. No Daniel też. Chyba, że będziemy mieli wyjście wieczorne jakieś, to tak. Co to ma być? Co to ma być? Patrzcie na nią. Jest. Komuś wesoło z rana. Osa ją atakuje. Już jesteśmy w
tej przystani. Zaraz odpływa nasz statek. Nie. Musimy tam imiona napisać i nazwiska. Musimy się na listę wpisać. Podasz kostek? Nagrywam. Czemu on do nas mówi po angielsku? Daj mi 50. Parte clienta, que eso es lo que está peninda. Γεια σας. Έλα, παίρνω. Ευχαριστώ πολύ. Temperatura να μιζελεί. To są płatne zdjęcia. Tak. Wiecie co? Wiecie, że ja żałuję, że żeśmy tego kapitana w końcu nie wzięli? Serio? A to ile tu jest wiary? No ja wiem, ile tu jest wiary, no ale co zrobisz? A tamten przynajmniej... Ale tam też jest pełny. Ale mniej! No wiadomo, no, ale... ale też byśmy się cisnęli. Co? Mamy trzy piętra, tam jest jedna. To mam iść tutaj? No jak chcecie. Nie wiem, czy widać. Znaleźliśmy trzy krzesełka. Odpływamy. A tu mamy silnik pod spodem. Jest hałas. Ale to tylko przy starcie taki hałas. Jedziemy na wycieczkę. Cała plaża dla nas. A ile jest osób na statku? Pamiętasz? Mówił, 300 osób jest, nie? Tak? 300 coś. Gotowi do skakania? Można skakać z tyłu i z boku. Tak? No gdzieś z boku, jest chyba z tamtej strony. No, ale jakie kolory? A jak można z góry skakać, to będziesz skakała? Patrzcie, jaka woda. Boże, jaki błękit. Turkus to jest, nie błękit. Turkus. A czyli przycumujemy do plaży. A co on wtedy nam mówił wczoraj, że... Porto, kacyk i tam będziemy skakać. A tam będziemy skakać. A! Osiedliśmy na mieliźnie. Tak, tutaj nie będziemy wysiadać z przodu, bo idziemy sobie poskakać z tyłu. Oh no!
ciepła. Też. A z maska ci nie wyleciała? Nie. Lepiej się w masce skacze? No. Tak? Skacze. Masko. Okej. Dobra, ostatni nas skok, a później już nie kameruj, później będzie waszym kamerą. A później będziesz kamerował cyfrowką i moją. Dobra, ja rozbiegnę. Idziemy tam, nie? Ale. To jest nasz statek. Ale bajera się skakało, ludzie, muzyka. My żeśmy się tu rozłożyli. Za ludźmi. Tam jest statek. A jak już mówiłam wcześniej, jest, Kostek słyszał dobrze, jest 335 osób. 335 osób na statku. Żeśmy poskakały i teraz będziemy tutaj nurkować. Paula oczywiście tak pozuje, zdjęcia robi. Fajnie. Chodźcie, zobaczymy, jaka jest woda. Mamy godzinę na pływanie i później walimy dalej. A Paula zdjęcia robi sesję. Patrzcie, jak tu jest pięknie, jak tu jest jasno. Ale tu są kamyczki, to nie jest piasek. Są białe kamyczki. Ała. Idę do Kostka. Kiedyś ty się nauczył? Jak wodą, to w jednym miejscu nie umiem stać. Nie szkodzi. Płynę do Pauliki. Ej, czekaj na mnie. Patrz, Kostek pływa. Fajnie. Tak, głębokości. Co? Że wiecie, że tu jest zimne, a w środku jest cieplutka? Serio? Chcesz pomocy? Nie, umiem jakoś. Okej. Tu jest kamień, uważaj. Zrobię zdjęcie z tego, z wideo zrobię urywek. Ale czekaj. Jeszcze zdjęcie tak na górze. O! A wy macie płetwy, dlatego co stoicie? Nie, ja jedną nogą stoję. Ja też. Oho. Stoimy na środku morza. Nie, spadam. Stoimy na środku morza. Nie. Skakaj, skacz. Czekaj chwilę. Tutaj w lewo albo... Co? Nie wiem. Tam masz kamień. Co to było? Teraz ja. Co to było? To był skok na główkę. Ogólnie
Na promie mamy już imprezę. Z muza leci, śpiewają ludzie. A żeśmy zgłodnieli, ale my teraz na Kifalonie będziemy płynąć, tak? I tam będziemy mieli 1,5 godziny i do tawerny pójdziemy. Jaką tawernę? Do tawerny rybnej. Nie, z tawerny rybnej albo na szuflach i zobaczymy. Na jedzenie po prostu. Weź mi czapkę. Impreza na statku się zaczęła. Ej, byliście czapa? Już. Dobra, idziemy, idziemy, bo już nas kapitan wołał. Nie nas, tylko ludzi, że mamy się zbierać. Idziemy na górę, na imprezę, nie? Tak nas przywołują, żebyśmy się zbierali. Idziemy, idziemy na imprezę, idziemy. To jest kapitan. Brawo, kapitanie! A mamy ściągnąć kapy te. Buty i będzie nam mył nogi. Jak sa postas już to wiatina kalme. Pipon, ja rikse mia orea frato sirianistu en paralia. Do ręki kapcie. Kapcie będzie ci trzymać. Ała. Ale mam fajny widok przed sobą, patrzcie. Brawo, Belia, brawo, brawo! Wydan mówi, że my mamy coś popchnąć, bo na mieliźnie osiadł. A my siedzimy u góry i znalazłam fajne miejsce. Tutaj jest kolumna, muza będzie grała. Znalazłam fajne miejsce. Bo nam się bateria kończy i Paula się podłączyła i się ładuje. I ruszamy. Za 5 minut będziemy na Porto Caciki, ale tam na plaży nie zatrzymujemy na plaży, tylko będzie można skakać ze statku do wody. A później chyba płyniemy na ten, na Kefalonie, nie? Już mi się pomyliły te, co pierwsze będzie. Teraz widać ten błękit. Chodź, Kostek, tutaj. Chodź. Zobaczysz, jak ładnie. Chodź. Odpływamy, żeśmy z Paulą nie zdążyły się wykąpać. A ludzie skakali z całego statku z góry.
My byśmy nie zdążyły skoczyć. Bo Koskowi się w głowie kręciło, bo były fale i puściało statkiem. Odpływamy już stąd. Dopłynęliśmy do Kefaloniaszy. I teraz przystanek. Półtorej godziny. My idziemy na jedzenie. Daniel, nie mówiłeś, że tu zacumowałeś swojego jachta? A to była ta niespodzianka, co nam mówiłeś, tak? Mamo, jesteś na Kefalonia, czajesz? Czaję. Tutaj też mamy taką wodę. Przezroczystą, czystą, piękną. Głodni jesteście? Ja tak trochę. Ja bardzo. A Paula z Danielem byli tutaj na Kefalonia. Kiedy byliście? Dwa lata temu. A ta miejscowość akurat mi się najmniej podoba. Tak? A fajne uliczki tam są. Ale uliczki są fajne, takie ciasne, takie właśnie typu jak na monasterakach. Aha. Fajne zdjęcia idzie zrobić. A kto jest ciekawy, to Paula ma vloga z tego, z tych wakacji wtedy. Podlinkuję wam na dole. Czy na tych schodach gdzieś nie robili? O, sorry. Tak, tutaj czuć bardzo gorąco, a na statku nie czuć w ogóle, nie? No bo fajnie wyjechać. A ci właściciele tych tawryn to tylko czekają, aż statek przypłynie, nie? Z turystami. Ale tu jest gorąco. Ja nie mogę. Ja chcę usiąść w cieniu już, zjeść coś, na czegoś zimnego. Wzięliście prawo jazdy, żebym mogła się napić? Wziąłeś prawo jazdy? Okej. Czy no, może się piszka napije. Ale w sumie zanim zajedziemy na wieczór, to mi przejdzie, nie? Po jednym piwku. Mówię tak, piwko do jedzenia. Dobra, gdzie chcecie siadać? Idziemy gdzieś tam w uliczkę, czy siadamy pierwsze lepsze? Obojętnie. Co jest na sprzedaż? Jak? Jest na sprzedaż, no. Możemy sobie kupić Golden Flower. A ja bym chciała ten. Taki. Ten, co jest przed Paulą. Ciekawe, ile to kosztuje. 5 milionów? O, jak ładnie to. O, jak switaś, no. Instagramowo, nie? Pytamy się, ile to kosztuje. Po niemiecku gadają. Spytamy się, ile kosztuje. Latino musi być. No. Mówi robaki. Fajne. Będziemy jeść. I co? To jest to samo. Jest to samo menu, tak? Kurde, co robimy, ludzie? Siadamy może już tutaj, bo już jest późno. Eda, Charista. Nie. Wzięliśmy zamówienie, zrobiliśmy. No. I zobaczymy, czy zdążymy zjeść do odpłynięcia naszego statku. Najwyżej weźmy ze sobą na talerzach jedzenie. Bo jest za 15:03, a o 3:30 odpływamy. A nasz prom? Prom, Boże. O, tutaj, to nie, nie. Gdzie jest nasz? A tam stoi. O, tam. Tam stoi nasz. Na zdrowie. Wiem, że to powiem. Zdrówko. Zdrówko. On tobie też nalał wodę od Daniela jeszcze. Nie szkodzi. A co, ja z kieliszków nie mogę pić? No możesz. Już jest, to jest moje. Kostek zlewa, że się nie najem tym. Ale mam, popatrz, całą miskę frytek. Tutaj mają taki talerz Paula z Danielem na spółę i Kostek ma nadziewanego kurczaka z serem i szynką, tak? No. Smacznego! Raz, dwa, trzy, czary, mary, wszystko zjedliśmy. A ja oddycham. Ja też, wiesz, powiem tak malutko, żeśmy zamówili takie małe porcje, ale kurde, najadłam się. Bo się nie chce tak jeść, może dlatego. No. Kostek, najadłeś się? Nie. Nie, ty jeszcze deser wciśniesz, ja wiem.
Zaraz na lody idziemy. To jest chłopak, który rośnie. Dojrzewa, tak. Tak. Bo jest młodzieniec. Dokładnie. Ja w jego wieku, wiecie, jak ja jadłam, ja chyba potrafiłam dwa suflaki zjeść w jego wieku. Tak. Ja byłam wtedy taka... 15 kilo więcej. Wyglądałaś jak suflak. Nie, no suflak nie wyglądałam, ale 15 kilo więcej niż teraz. Aha. Więc no, na pewno byłoby widać różnicę, tak? Co Daniel mówiłeś? Jak suflak na nogach. Jak suflak na nogach, no. Daniel, co ty gadasz? Może tak sobie pogadamy. Na tym statku, wiesz co mi się podoba, że jest taka luzacka atmosfera, ludzie sobie tańczą, jeden na drugiego nie patrzy, chodzą wszyscy w strojach kąpielowych. Widziałaś tego chłopaka, jaki miał blizny rozstępy na brzuchu? No bo musiał gwałtownie przytyć czy schudnąć. Nie przejmuje się nikt, albo tamtego grubego faceta, albo tamtą babę, albo mnie z rozstępami, albo mnie z celulitem na udach. No. Albo mnie z celulitem na pupie. Nikt się nie przejmuje nikim, nie? To jest coś bardzo brzydkiego i faceci tego nie mają. Czyli co? Czyli dziury w udach u kobiet. Serio? Taka pomarszczona skóra jak u pomarańczy. Mm. No, brzydko to wygląda, nie? Dlatego no. Tego nie mają. I co? Ale to samo było, nie? Ja się radzić sobie. Okej, okay, dobra, czarę. Będziemy chodzić. To co na pliroszu to? Ile tam mamy rachunku? 35. Jaki jest rachunek? 34,50. Proszę zobaczyć, płacimy 34,50. Czy wy to widzicie? Jakie są ceny? Mało. Nie skomentuję tego. Może być. Kadra kierownicza to są. Tak, kadrze kierowniczej pracuje stać. Czekaj. Pokaż, pokaż tego loda. To jest jedna. To jest jedna gałka w Grecji, a nie tak jak w Polsce pół gałki. Harista? Już wołali nasz kapitan już wołał przez megafony. Potrzymaj kamerę. Tak i czekaj, coś tam, bo się nagrywa, nie? A, nagrywa się, dobra. Jak bierzecie gałkę jedną w Grecji, to macie taką dużą gałkę, w Polsce to są dwie gałki, nie? Nie wiem. No, ale ja wiem. Bye bye, Kefalonia! Odjeżdżamy już stąd, odpływamy, znacie. Dopływamy do Itaki. A tutaj się zatrzymamy na kąpiel. Tutaj też woda jaka błękitna jest. Ej, zderzymy się z tą górą zaraz. A, tak blisko. Ale zaczęsła, wow, wow. Ale to jest kolorek na basenie, nie? Tak. I właśnie pójdziemy na basen. A nie, wychodzimy na plażę jednak. Można wyjść na plażę, ale pół godziny powiedział kapitan, tylko mamy czasu. Jak ktoś się chce kąpać, to z tej strony można skakać. Tam od tyłu. Pokażę wam, jaka jest woda czysta. Patrzcie, ile ludzi, to wszystko ludzie z naszego statku. Słuchajcie, nie wszystko, niektórzy zostali na statku. I skaczą z tamtej strony, tam gdzie ja chciałam skakać. Ale Paula chciała tutaj. Oj, Daniel. Gdzie Paula? O, macha.
Ta, co macha, to Paula. Ja już siadłam z Kostkiem. A gdzie Paula? Z Danielem. Nie widzę ich. Widzicie ich? A, idzie Daniel. Tu. Patrzcie, kapitan mówi, że mają zejść z tego, a oni skaczą. Oni nie słyszą. Jak to nie słyszą? No to my wcześniej słyszeliśmy, co gadają. A kapitan krzyczał, że mają zejść z tego, ze skały. Coś im by się stało? No tak. No. Już będzie ostatnia z atrakcji, nie? Jaskinie, tam jest jedna. I tutaj naprzeciwko jest druga. Tam wpłyniemy. I coś mówił, kurczę, że coś podczas II wojny światowej coś było, ale nie usłyszałam. Nie usłyszałam. Co mówił o II wojnie światowej? Że ten... Brychio tam wszedł. A, że tam wpłynął ten statek podwodny, tak. I się schował przed Niemcami, nie? No, ale go dorwali. Ale go dorwali. Chyba mi komórka nie spadnie, nie? Ej, weź. Nie, bo tu mam złamane, wiesz, ten z... Mam złamane tutaj. O kurde. Prawie. Weź tego nie nagrywaj od Pauli, to weźmiesz. Już mam, dobra. Bawiące. Na wszelki wypadek jest tam bez mnie rękę. Wyspa Skorpios od Onassisa. A kapitan opowiadał historię, ale ja nic nie słyszałam, bo dzieci płakały, hałas był. Kostek trochę coś posłuchał. I będziemy teraz mieć postój następny na kąpiel. I za pół godziny koniec rejsu. Μην βγαίνετε έξω τις πέτρες, γιατί κάποιες πέτρες είναι κοφτερές και κοιτάξτε μήπως έχει και κανένα χοινό, εντάξει, προσοχή. Λοιπόν, πάμε, βουτάμε. Τα παιδιά στην πρίμη. Ostatni postój jest kąpiel, ale ja się kąpać nie będę, bo będę mokra, przecież później będę kierowała, żeby sobie nie zamoczyć siedzenia w aucie. No i co? Fajnie było, nie? 18 jest godzina i jesteśmy pacjenci. Wszyscy. Jedziemy do hotelu, przebrać się. Może się wykąpiemy w basenie jeszcze. Może, jak zdążymy. Przebierzemy się w ładne ciuchy. A no, jedziemy na kolację. Na owoce morza. Na rybcie, na kalmarki, na krewetki, na robaki. Na robaki, jak to Daniel mówi. I może będzie dzisiaj sukces i Daniel postanowi dzisiaj spróbować kalmara oraz krewetkę. Świeżą oczywiście, bo krewetkę ogólnie. Bo ogólnie krewetkę on nie lubi. Próbował, ale zamrożoną. Ale to jest to samo, nie? To nie ma co porównywać. Mi nawet nie smakują różne krewetki. I co? I
zjaraliśmy się, ja się zjarałam. Ja też się Daniel się zjarał. Kostek się zjarał. No i co? No i fajnie było. Ale jestem ciekawa, jakby to był właśnie takim mniejszym stateczkiem. Z kapitanem, nie? Tak właśnie. Tak, tym, co tak rodzinnie, nie? Ale nie szkodzi, jeszcze mamy 4 dni przed sobą, więc... W przyszłości może za rok, ale wiecie co? Pojutrze. Ale wiecie co, ja się tak zastanawiałam, żeby taki właśnie prywatny jacht wynająć na tydzień i w nim mieszkać, tak. I sobie tak pływać. Tak, to jest bardzo fajne. To musi być super sprawa. Tak. Dobra, idziemy. Idziemy. To nie koniec atrakcji. Tu żeśmy zeszli, a teraz idziemy tam gdzie są te pontony, widzicie? Tam idziemy się spytać, bo chcemy sobie wykupić jakiś sport wodny. Tylko nie wiemy co. Ja wiem co. Co, żeby cię ciągnęła motorówka? Oczywiście. Ale na spadochronie czy na nartach? Oczywiście, że na spadochronie, na nartach mogę. Na lotni. Zrobić. Dobra, zobaczymy w ogóle co mają. Ja też chcę jakiś fajny sport sobie wykupić. Ale tu trzeba bez butów wejść. Bez butów tu się wchodzi. No a to się huśta ten most. Mogłam torbę zostawić. O, prospekt. Ale tu się puszcza wszystko. Jak na tratwie, nie? No bo to tratwa. Tak byśmy leciały z Paulą i byśmy wideo też chciały, nie? Super, nie? No. Dobra. Ja sobie takie wideo. Po 10 euro, kurde? Ja bym dała 10 euro. No, że z 10 a 10. To spoko. Dobra. Zdecydowałyśmy się, bierzemy. To jest lotnia, co to jest, kurde, nie wiem. Paralotnia, cholera, jak to się nazywa. Z moim polskim to jest tak słabo, że jest. Będą mnie hejtować pod filmem. Na paralotnie, parasyjnik. 35 euro za osobę wychodzi. Ja i mama. Plus 10 euro za osobę, jeżeli chcemy filmik, nie? Ja chcę, bo 10 euro 30 zł to spoko, fajna pamiątka będzie. I po prostu przychodzimy, kupujemy i zaczynamy. Nie trzeba. Byleby nie padało. My gotowi, jedziemy na jedzenie. Zabierz sobie jako torebeczkę. Sukienka. Torebka torbie. Suszarki nie wzięłam, zapomniałam. Tam puch na głowie. Puf. Cześć, jesteśmy właśnie aktualnie w Sivota i idziemy zjeść sobie owoce morza. Jestem bardzo głodna i co ja chciałam powiedzieć? No i tutaj właśnie ta miejscowość słynie z tego, że zawarne z owocami morze są właśnie mega popularne i idziemy właśnie coś obczaić. Możesz sobie wybrać kawałek rybki, jaką chcesz. Kto lubi owoce morza? Kto lubi owoce morza? Łapka w górę. A kto... Czekaj, hej. A kto nie lubi owoców morza? Też łapka w górę. Ja lubię. Pod filmikiem. A no tak, hello. Ej, w ogóle nam się zwolniło miejsce i nas pan zapraszał, nie? A. Naganiacz, drugi naganiacz. Ej, usiedliśmy sobie w tawernie. Tam żeśmy sobie dalej wybrali stolik przy wodzie, ale już był zajęty. I nas posadzili tu.
ale na chwilę, bo to towarzystwo się stąd odchodzi, ta nas przesadzi. A na razie Paula kartę przegląda. Oczywiście, nie? Jeżeli mają, oczywiście. Ale muszę powiedzieć, że miasteczko jest bardzo urokliwe, a nie wiem, jak wygląda w dzień. W nocy bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się tu. A wam? Dzięki za odpowiedź. A więc, jesteśmy teraz w miejscowości Sivota. Usiedliśmy sobie i będziemy jeść teraz owoce morza. Tawernie sobie usiedliśmy. Mamy widok na morze. Aktualnie nie widać, bo mam oparty aparat, ale tutaj mnie widać. I po pół godziny zamówiliśmy. Tak, żeśmy się długo zastanawiali. Długo się zastanawialiśmy i będzie trochę rybek. Będzie rybek, żarcia. A w międzyczasie, jak czekać będziemy na jedzonko, to mamy, uwaga. A mamy chlebek. O, tak? Jaki kufelek malutki. Patrzcie na to. Mhm. Jaki malutki, chyba tutaj duży. Tutaj mamy chlebek już. Ja sobie już wezmę nawet. Zdrowie. A to alkohol z tym? Ja nie kieruję. Mam dzisiaj kierowcę osobistego. Kierowca odezwij się. Mam szofera dzisiaj. Ile płacisz? Kierowca jest. To jest tajemnica zawodowa. Nie wolno mu. Czemu? Edo. O, rybka dla Danielka przyszła. Charistumę poli. Jest. Kurde, ci mi się robi. O Jezu, coś ty mi zrobił teraz. Co? Jest dobra, miam. No to jedz. Co ty, nie, już pękam. Dostaliśmy jeszcze arbuza. Tak, a to już arbuza. Jest w prezencie. W prezencie, tak jak mama mówi. A rachunek jaki jest? Pisze pisało do 50. Rachunek jest 61,90. Okej. Okay. Będziemy jeść teraz arbuzika za darmo, poczęstunek. A w domu w lodówce cały arbuz. No i nikt go nie rusza. To prawda. Trzeba go zjeść.